Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Powiat pracuje nad nową strategią. Konsultacje społeczne są bardzo istotne. Na Chrzanowskiego będą utrudnienia. Ten układ komunikacyjny wskazuje, że tu możemy wyłączać z ruchu jakby odcinkami. Rosyjskie klimaty w budowlance. Dzieciaki uczą się chętnie języka rosyjskiego i to widać. W Starostwie Powiatowym trwają prace nad aktualizacją dokumentu Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku. W ubiegłym tygodniu odbyła się druga tura konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne są bardzo istotne na tym etapie tworzenia strategii rozwoju powiatu ostrowieckiego. Ja oczekuję, że ze środowisk przedsiębiorców, ze środowisk stowarzyszeń pozarządowych i od mieszkańców powiatu usłyszymy to, czego oni oczekują od powiatu, jakie są największe potrzeby mieszkańców, potrzeby przedsiębiorców, potrzeby samorządów okolicznych, czyli gmin wchodzących w skład powiatu. Na tym etapie to jest najważniejsze, żebyśmy poznali właśnie oczekiwania tych środowisk. Czy te konsultacje będą pomocne w Pana pracy? Te konsultacje to jeden z podstawowych filarów mojej pracy, pracy Wydziału Rozwoju, bo dopiero jeżeli będziemy znali oczekiwania, możemy tą strategię dalej kontynuować, możemy dostosować do warunków, do przepisów, do finansów. Był to już kolejny warsztat związany z przygotowaniem strategii rozwoju powiatu ostrowieckiego. Tym razem została zweryfikowana i uzupełniona analiza strategiczna SWOT. To już jest drugie spotkanie w starostwie dotyczące strategii zrównoważonego rozwoju powiatu ostrowieckiego do 2020 roku. Pierwsze spotkanie zakończyło się opracowaniem naszych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, które stoją przed powiatem ostrowieckim. Dzisiejsze spotkanie ma dokładnie sprecyzować i określić cele, które stoją przed nami w perspektywie tych najbliższych lat. To są zajęcia warsztatowe, na których spotykają się przedstawiciele bardzo wielu różnych grup, środowisk. Chodzi o to, żeby ta grupa, która podlega temu badaniu, była tak naprawdę jak najszersza, żeby ludzie ci reprezentowali różne środowiska. No i potem okaże się, na ile nas stać tak naprawdę i w miarę naszych możliwości finansowych, które starostwo posiada, będziemy próbowali dostosować tę nową, znowelizowaną strategię do potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego powiatu. Podczas dyskusji wskazane zostały wyzwania, przed jakimi stoi powiat w najbliższej perspektywie. Dyskusja o wyzwaniach wyzwoliła także pomysły dotyczące tego, co powinno być przedmiotem strategii. Warsztaty zakończyły się prawdziwą burzą mózgów, określającą wskazania do tego, jakie elementy powinna zawierać wizja strategiczna powiatu w perspektywie 2020 roku. Ostatnie trzecie spotkanie warsztatowe poświęcone będzie przygotowaniu planu operacyjnego, zawierającego cele strategiczne, cele operacyjne, kluczowe działania, projekty i programy oraz zestaw mierników, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie realizacji strategii. Spotkanie to odbędzie się 2 czerwca w godzinach od 10 do 14 w sali Bursy Szkolnej w Ostrowcu. Rozpoczął się remont ulicy Chrzanowskiego. Kierowcy i piesi muszą przyzwyczaić się do chwilowych utrudnień w ruchu na tym odcinku. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych powiat ostrowiecki rozpoczął modernizację odcinka ulicy Chrzanowskiego od skrzyżowania z ulicą 11 listopada do skrzyżowania z ulicą Polną. W tym właśnie miejscu prowadzone są prace na początku inwestycji. Kontrakt przewiduje, że zadanie zostanie zrealizowane do końca września bieżącego roku. Zakres rzeczowy obejmuje tak zwaną kompleksową przebudowę ulicy Chrzanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, jak również dokończenie przebudowy alei Jana Pawła II,
czyli wydłużenie tutaj przebudowy tego jeszcze odcinka jednojezdniowego na odcinek dwujezdniowy, tak jak mamy od ulicy Radwana. Jak również tutaj będzie przebudowany plot ulicy Polnej na długości 100 metrów i na tym odcinku będą wybudowane dwie zatoki autobusowe. Między innymi dlatego taka długość została włączona w ulicy Polnej. Prace będą kosztowały ponad 4 miliony złotych. Połowę środków przekazało ministerstwo w ramach programu Schetynówek, a dotację w wysokości 1,5 miliona złotych gmina Ostrowiec w zamian za dofinansowanie przez powiat rozbudowy ulic Tomaszów i Topolowej. W ramach inwestycji dokończona zostanie przebudowa Alei Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego. Aleja na tym odcinku będzie posiadała dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Skrzyżowanie z ulicami Chrzanowskiego 11 listopada ma być skrzyżowaniem skanalizowanym. Wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających ma upłynnić ruch i podnieść bezpieczeństwo. Ulicą dwupasmową będzie również ulica Chrzanowskiego. Sama ulica Chrzanowskiego uzyska też przekrój dwujezdniowy. I ważne jest to, co tutaj warto podkreślić, że będą zachowane też zjazdy na tutaj osiedle, także i na osiedle Ogrody, i na osiedle tutaj Rosochy, tak żeby nie pogarszać tych warunków skomunikowania z ulicą Chrzanowskiego do tutaj tych okolicznych osiedli. Na razie nie jest planowane zamknięcie żadnego z odcinków ulicy, ale trzeba liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu w tym rejonie miasta. Mniej więcej w pierwszej połowie września, kiedy już firma przystąpi do wykonywania warstwy ścieralnej na wierzchni asfaltowej jezdni, żeby w tym czasie jednak po prostu uchronić się przed stwardnieniem tego asfaltu, żeby ktoś tam najechał i nam już na tym etapie niechcący odkształcił jakieś tam ślady pozostawił na tym asfalcie, to dla tutaj zagwarantowania tej jakości widzimy potrzebę, że jeśli wykonawca się zwróci, to żeby wyjść mu tutaj naprzeciw i na te 2-3 dni, ile będzie potrzebował, to jednak tutaj wyłączyć z ruchu. Przy czym ten układ komunikacyjny wskazuje, że tu możemy wyłączać z ruchu jakby odcinkami, na przykład Alei Jana Pawła II, a tutaj pozostałe odcinki wtedy, jeśli tu nie będzie asfalt układany, będzie na nich utrzymany ruch i potem stosownie do przemieszczania się rozkładarki z asfaltem, to ten ruch byłby ograniczany, zamykany. To będzie już precyzyjnie dopracowywane już mniej więcej właśnie w tym okresie na początku września. Także generalnie ruch utrzymuje. 52-letnia mieszkanka Ostrowca nie przeżyła upadku z wysokości trzeciego piętra. Do tragedii doszło w poniedziałek po godzinie 9 w bloku, którego klatka schodowa przypomina studnię. Najbardziej prawdopodobne, że 52-latka mogła popełnić samobójstwo. Agata Styczyńska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu oraz Karolina Rakowska z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Starachowicach zwyciężyły w trzecim świętokrzyskim konkursie piosenki rosyjskiej Matrioszka zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do udziału w konkursie zgłosiło się 23 uczestników z 8 szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Repertuar młodych wykonawców był bardzo różny, od utworów z XX wieku, aż po te, które są teraz na rosyjskich listach przebojów. Wykonawcy i organizatorzy do konkursu podeszli bardzo poważnie. Każda piosenka najpierw była prezentowana w oryginalnym wykonaniu, a następnie soliści bądź duety prezentowali własną interpretację. Głównym celem konkursu jest promocja zdolności wokalnych młodzieży, języka rosyjskiego i szkoły. Żyli w składzie rusycystka Ewa Stelmasik oraz trener wokalny Ryszard Góra nie miało łatwego zadania. Dlatego też postanowiono przyznać ex aequo pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Laureatami konkursu zostali Agata Styczyńska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu oraz Karolina Rakowska z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Starachowicach. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że młodzież tak chętnie zawsze przyjmuje nasze zaproszenia, bowiem jako szkoła stawiamy również, kładziemy nacisk na kształcenie językowe. Dbamy o to, żeby było ono na najwyższym poziomie i właśnie tego typu konkursy językowe, które rokrocznie organizujemy dla gimnazjalistów, myślę, że są tego najlepszym przykładem, najlepszym dowodem. Konkurs ma szczególną oprawę, bo najpierw oglądamy chyba oryginał wykonawcy, a później... Dokładnie.
Dokładnie, dokładnie. Na początek jest fragment oryginalnego teledysku, a później uczeń zmaga się z repertuarem danego wokalisty, którego wybrała. Jak widzimy, repertuar jest bardzo różny, bo i są piosenki z początku XX wieku i są te współczesne, które królują na listach przebojów. A jak językowo z tymi uczniami radzą? Do tej pory myślę, że jest w porządku wokalnie, też dość wysoki poziom. Dzieciaki uczą się chętnie języka rosyjskiego i to widać. I śpiewają też chętnie w tym języku, bo jest on taki melodyjny właśnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.